wręczeniu nagrody znaku i gest imienia księdza Tischnera. My tutaj w zasadzie, mimo że rozpoczynamy mszą świętą, nie uprawiamy kultu księdza Tischnera, tylko raczej uprawiamy kulturę. Taką kulturę, która płynie z jego ducha, z jego myśli, jest mu jakoś bliska i myślę, że mu się to podoba. I myślę, że podobają mu się też nasi laureaci tegoroczni, którzy tej nagrody, którzy są jeszcze bardziej niezwykli niż zwykle, jeśli tak można się wyrazić. Uzasadnienie jury przyznania Nagrody Znaku i Hestia imienia księdza Józefa Tischnera. Jury w składzie: ksiądz Adam Boniecki, przewodniczący, Jarosław Gowin, Krzysztof Michalski, Łukasz Tischner, sekretarz, Henryk Woźniakowski, arcybiskup Józef Szyciński. Podczas posiedzenia w dniu 8 marca 2009 roku w Krakowie wyłoniło 3 laureatów. Nagrodzeni zostali Aleksander Smola w kategorii publicystyki lub eseistyki na tematy społeczne, która uczy Polaków przyjmować nieszczęsny dar wolności. Wyróżniony za całokształt publicystyki, który pokazuje, że polityka jest sztuką racjonalnej perswazji i dialogu z ideowym przeciwnikiem. Jego wnikliwe analizy pozwalają dostrzec szerszy międzynarodowy kontekst decyzji podejmowanych przez polskich polityków i przewidzieć ich możliwe konsekwencje. Proszę Państwa, jestem zakłopotany. Po pierwsze, nie spodziewałem się, że wystąpię tutaj. To była niespodzianka jako pierwszy laureat. Po drugie, nie powinno się słyszeć takich słów o sobie, mówiąc prawdę. Mam lekkie uczucie uzmieszania i ogromnej wdzięczności za słowa, które padły, za nagrodę, za uznanie mojego drobnego wkładu do budowania kultury demokratycznej w Polsce. No również może przede wszystkim ze względu na Józefa Tischnera, który jest patronem tej nagrody. To znaczy, moim zdaniem był to człowiek, który odegrał ogromną rolę w budowaniu naszej kultury demokratycznej i w tym sensie na pewno jest dla mnie jednym z najważniejszych wzorów. No jeszcze raz bardzo bym chciał podziękować. Barbara Chyrowicz ze Zgromadzenia Sióstr Ducha Świętego w kategorii pisarstwa religijnego lub filozoficznego stanowiącego kontynuację myślenia według wartości. Wyróżniona za książkę o sytuacjach bez wyjścia w etyce, której wkraczając w świat trudnych, tragicznych wyborów moralnych przypomina, że nie tylko wola, ale i rozum jest sprzymierzeńcem etycznej działalności. Imponuje zarazem wiedzą medyczną, dzięki której potrafi rozpoznać stawkę najbardziej dramatycznych wyborów moralnych naszych czasów. No dziękuję bardzo. Jak człowiek jest zaskoczony, to jest podwójnie wdzięczny czasem. Ja byłam niezmiernie zaskoczona, kiedy ksiądz Boniecki powiedział mi, że zostałam laureatem tej nagrody. Jak ja napisałam tę książkę i ją oddałam, to pomyślałam sobie, no tak, dla konserwatystów będzie zbyt liberalna, dla liberałów będzie za bardzo konserwatywna. A dla autora zawsze sam fakt, że książkę czyta od początku do końca i jeszcze jak już chwali, to no, w ogóle jest czymś niezwykle cennym. Ale tutaj padło już słowo o tym, że ksiądz Tischner był człowiekiem zasad. W życiu są niezwykle ważne zasady, owszem, ale w momencie, kiedy my stajemy przed konkretnymi sytuacjami życiowymi, przed konkretnymi wyborami, to nie tylko zasady są nam potrzebne, ale potrzebna jest mądrość. Mądrość przełożenia tych zasad po prostu na zupełnie niepowtarzalne konteksty, w których się znajdujemy. Ja myślę, że ksiądz Tischner był człowiekiem zasad, ale równocześnie był człowiekiem mądrym, który nie tylko głosił zasady, ale jeszcze mądrze żył. I ja myślę, że życzmy sobie wszystkiego tego. Niczego więcej w życiu chyba nie można osiągnąć, jak mądrze żyć. I dziękuję raz jeszcze bardzo. Dziękuję bardzo. Katarzyna Kalamańska-Liszcz i Krzysztof Liszcz, czyli Państwo Liszczowi. W kategorii inicjatyw duszpasterskich społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata. Wyróżnieni za
wszechstronną pracę na rzecz dzieci adoptowanych, zwłaszcza tych z uszkodzeniem mózgowym, dotkniętych syndromem FAS, alkoholowego zespołu głodowego. Oboje stworzyli dom, w którym znalazły schronienie ich przybrane dzieci, a setki udręczonych rodziców zyskały fachową, psychologiczną pomoc i zwyczajne ludzkie wsparcie. Dziękuję, jesteśmy zaskoczeni i odbieramy nagrodę jako zaproszenie czy zobowiązanie do rozwijania naszej pracy. Już mamy kolejny cel przed sobą. Myślimy o tym, żeby materialna część nagrody stała się podwaliną kolejnej inicjatywy, to jest Dom Łączenia Rodzin, gdzie chcemy, zamiast tak jak wielu, rozsierdzać pewną grupę osób. I rozsierdzone dzieci opuszczone, rozsierdzeni rodzice, rozsierdzeni sędziowie. Chcemy teraz w dekadzie miłosierdzia robić to, co powiedział ksiądz Józef Tischner, to znaczy odkrywać u tych rozsierdzonych właśnie w perspektywie dialogu ich zasoby, a także swoje zasoby i swoje ograniczenia i tworzyć takie miejsce, gdzie można by tworzyć warunki do godzenia się, przebaczania, a także może i do powrotów. A ja poruszona dzisiejszą mszą świętą i tym, co powiedział ksiądz biskup Pieronek, ośmielę się przynaglona niejako tym doświadczeniem podzielić się z Państwem pewnym moim przeżyciem. Otóż w 2005 roku miałam już pełną świadomość tego, że musimy stworzyć taki dom, w którym dzieci z rodzin zastępczych mogłyby się w mądry, przemyślany sposób spotykać ze swoją biologiczną rodziną. Takiego miejsca w Polsce nie ma. I to nie był mój pomysł. Kiedy minęły 3 lata, a ja nie zrobiłam nic, choć cały czas o tym myślałam i chciałam coś zrobić, pomyślałam sobie, Panie Boże, poprowadź mnie, pokaż mi, co mam robić. I otworzyłam Pismo Święte. I na co trafiłam? Na drzewo figowe, które od 3 lat nie rodzi. I co dalej? Wyciąć. Ale może jeszcze rok. Ogrodnik mówi, ja okopię na żyźnie. Jeżeli za rok nic nie będzie, no to wtedy wykopiemy. Pomyślałam sobie, Panie Boże, mam jeszcze rok. Tylko rok. Okop mnie proszę i nawieś. No i jestem w ogrodzie, pełnym tulipanów i bratków. Nigdy nie myślałam, że będę z tak wspaniałymi ogrodnikami. Dziękuję bardzo.